Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, dlaczego absolutnie nie warto przejmować się opiniami innych ludzi. Zapraszam. Mam na imię Monika, jestem psychologiem i autorką bloga Psycholog Pisze, a na kanale Psychologia na co dzień dzielę się szeroko rozumianą wiedzą z psychologii, ale także swoim doświadczeniem. Jeżeli jest to tematyka, która Was interesuje, zachęcam do subskrypcji. Wszyscy chcemy czuć się lubiani. I w zasadzie nie ma w tym nic złego. Wszystko zależy od tego, jak bardzo na tym nam zależy i jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć, żeby to osiągnąć. I to, o czym powiem Wam za chwilę, weźcie pod uwagę, zanim tak naprawdę zaczniecie intensywnie zastanawiać się, czy warto, żeby naprawdę wszyscy bardzo nas lubili. Po pierwsze, ludzie wierzą w to, w co chcą wierzyć. Dita Von Teese, którą swoją drogą prywatnie bardzo lubię, powiedziała kiedyś, że możesz być najbardziej soczystą i najbardziej kuszącą brzoskwinią na świecie, a i tak zawsze znajdzie się ktoś, kto po prostu nienawidzi brzoskwiń. I teraz Wyobraźcie sobie, że jesteście takimi brzoskwiniami i bardzo chcecie być zjedzeni przez tę jedną ważną, wyjątkową osobę, natomiast ona nawet nie chce spojrzeć w waszym kierunku. Dlaczego tak jest? No cóż, być może ten ktoś uważa, że brzoskwinie to jest absolutne źródło wszelkiego zła na tym świecie, i choćby były nie wiadomo jak piękne, soczyste, słodkie i kuszące, po prostu brzoskwini nie tknie. Ludzie mają całe mnóstwo uprzedzeń, jakkolwiek nie wydawałyby nam się one śmieszne czy niedorzeczne, to nie jesteśmy w stanie ich kontrolować i na to warto zwrócić uwagę i warto myśleć o tym co jesteśmy w stanie kontrolować, na co jesteśmy w stanie zwrócić uwagę, na co możemy zareagować, a na co nie i tym się nie przejmować. Po drugie, ludzie zawsze będą gadać. Tak to już jest, że ludzie będą plotkować, obgadywać, hejtować, obrażać, krytykować i Gadać wszystko, co im ślina na język przyniesie. I nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Ale warto pamiętać o tym, że podczas gdy my jesteśmy jakoś tak bardzo zajęci tym, co inni o nas mówią i co inni o nas pomyślą, ci plotkarze bardzo szybko się znudzą i zajmą tak naprawdę tylko i wyłącznie sobą. Po trzecie, absolutnie nie potrzebujecie niczej aprobaty. Jeśli chodzi o przykład z Brzoskwinią, już trochę wróćmy do tej Dity. To zdarza się przecież tak w ciągu życia, że ktoś, kto zawsze tych brzoskwiń nienawidził, nagle zaczyna je jeść, bo gdzieś tam mu posmakowały, a ci, którzy przez całe życie się nimi zajadali, nagle nie mogą na nie patrzeć. To też jest coś absolutnie poza naszą kontrolą i to też jest coś, czym nie warto się przejmować. Ponieważ ludzie zawsze będą coś lubić, zawsze będą czegoś nie lubić i to niekoniecznie musimy być my. I po czwarte, skupmy się na ludziach, którym naprawdę na nas zależy. W naszym otoczeniu zawsze będą osoby, które będą nam życzyły źle i które będą mówiły o nas w niekoniecznie przyjemny sposób. Natomiast po co się nimi przejmować, jeśli wokół nas są ludzie, którym naprawdę na nas zależy? Czasami jesteśmy tak intensywnie skoncentrowani na tym, co ludzie powiedzą, że nie zauważamy osób, które nam bardzo dobrze życzą, a to Dosyć duży minus. I pamiętajcie, to, że nie dbacie o zdanie innych ludzi, wcale nie oznacza, że jesteście zarozumiałymi egoistami. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że to wy kierujecie waszym życiem i to wasze opinie są najważniejsze. Wasze i osób, którym na was naprawdę zależy i które chcą dla was naprawdę i szczerze dobrze. Okej, okay, wiecie już, dlaczego nie warto się przejmować opiniami innych, a teraz jak to zrobić? W przyszłym tygodniu nagram o tym odcinek i przekażę Wam konkretne przykłady ćwiczeń, zadań, zachowań, które możecie wdrożyć w własnym życiu, żeby przestać się przejmować opinią innych ludzi, żeby ona tak bardzo Was nie dotykała, jak robi to być może aktualnie. A tymczasem zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia za tydzień.